Upamiętanie. Czym jest i czym nie jest? Upamiętanie albo pokuta. Czym jest i czym nie jest? Upamiętanie, pokuta, uznanie się. Czym jest i czym nie jest? Niektórzy mogą przypuszczać, że skoro jesteśmy przeciwnikami Lordship Salvation, to że jeśli chodzi o temat upamiętania, będę twierdził, że nie jest ono koniecznym towarzyszem zbawienia. Tak z pewnością nie jest. Jednak bardzo ważne jest, aby mieć jasność co do dokładnej natury biblijnego upamiętania i tego, jak ono wygląda według Słowa Bożego. Na pewno błędem jest upamiętanie się z grzechów jako składnik zbawienia, bo tego uczą wszystkie religie fałszywe i nie jest to wymysł samego chrześcijaństwa, ale również fałszywe chrześcijaństwo uczy upamiętania z grzechów, więc nie o to chodzi. Chodzi o to, czego uczy Pismo Święte na temat upamiętania. Istnieje w nas wszystkich tendencja do dodawania uczynków do Ewangelii łaski, a tym samym do przekształcania upamiętania w pewną ilość uczynków koniecznych do zbawienia. Jest to wielkie niebezpieczeństwo dla ewangelistów głoszących Ewangelię. Słowo upamiętać w języku greckim brzmi metanoia i oznacza zmianę umysłu. Meta, czyli po, noeo, czyli dostrzegać lub zorientować się, że coś jest inaczej. Biblia Brzeska oddaje ten termin jako uznać się lub upamiętać się. Jest to termin techniczny wskazujący na przeorientowanie się w wyniku uzyskania nowej oceny sytuacji. Na przykład w Mateusza 3:2 jest opamiętajcie się albo zmieńcie myślenie. W innych przekładach jest to oddane jako na przykład w Biblii Brzeskiej i mówiąc pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. W Biblii Gdańskiej jest pokutujcie, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. W katolickim przekładzie Biblii Poznańskiej nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. W katolickiej Biblii Tysiąclecia, wydanie 5, nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Podobnie w Biblii Tysiąclecia, wydanie 2, nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. W Biblii Warszawskiej jest upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. W katolickiej Biblii warszawsko-praskiej nawróćcie się, bo Królestwo Niebieskie jest blisko. We współczesnym przekładzie wydanym przez Towarzystwo Biblijne nawróćcie się, Królestwo Niebios już blisko. W katolickim przekładzie Dąbrowskiego głosząc taką naukę czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. W tak zwanym dosłownym przekładzie opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios stało się bliskie. W zrewidowanej Biblii Gdańskiej, albo inaczej Biblii Bolesława Goetze, i mówiąc upamiętajcie się, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. Jest to wydanie Trinitarian Bible Society. W katolickiej Biblii Paulistów jest
Nawróćcie się, bo nadchodzi już Królestwo Niebieskie. W nowym przekładzie dynamicznym jest: opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest już bliskie. W Nowej Biblii Gdańskiej jest: skruszcie się, bowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Skruszcie się. Jest tutaj przypis. Także żałujcie, zmieniajcie zdanie, pokutujcie. W adwentystycznej dzisiejszej Biblii Gdańskiej jest: nawróćcie się, gdyż przybliżyło się Królestwo Niebios. Kolejny przykład na to, że to nie jest żadna gdańska Biblia, ani Nowa Biblia Gdańska, ani Biblia Gdańska dzisiejsza, no nie jest związana z Biblią Gdańską w żadnym sensie. Tak samo jak Biblia Gdańska nie ma nic wspólnego z Textus Receptus i King James nie ma nic wspólnego z Textus Receptus. Po prostu są takie no, nieprzyzwoite nawiązania. Teraz katolicki przekład dzisiaj, Biblia pierwszego kościoła tak zwana, ale tutaj tak w rzeczywistości jest przekład na nowe tysiąclecie popowskiego i jest tak: mówiąc nawróćcie się, bo blisko już jest Królestwo Niebieskie, czyli tak jak u adwentystów. Przekład Zaręby, dosłowny: opamiętajcie się, gdyż przybliżyło się Królestwo Niebios. Ekumeniczny przekład. Ekumeniczny przekład ma: opamiętajcie się, Królestwo Niebios jest już blisko. Literacki przekład Zaręby: opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. UBG, czyli Uwspółcześniona Biblia Gdańska, ma: pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Katolicki przekład Kowalskiego: pokutujcie, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Lubelski przekład: nawróćcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. Więc chyba już tutaj wszystkie przekłady polskie przeglądnąłem. Jest jeszcze: czyńcie pokutę w niektórych przekładach. Zmieniajcie myślenie. Upamiętajcie się. Więc tutaj już nie będę. Słowo życia: opamiętajcie się, bo nadchodzi Królestwo Niebios. Jeśli więc można powiedzieć. A jeszcze wujek z takich: czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Nie ma wątpliwości, że upamiętanie jest związane z głoszeniem Ewangelii. Jak to widzimy na przykład w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 30 werset. Tutaj mamy napisane: jeżeli tedy Bóg był pobłażliwym dla czasów niewiadomości, obecnie przykazuje wszystkim ludziom wszędzie, aby się upamiętali. A także Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 22 werset. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 22 werset. I oto teraz ja, będąc związany duchem, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mię tam spotkać.
może. Upamiętanie jest dosłownie zmianą umysłu, ale jest czymś więcej. Jest to osąd mojego zgubionego stanu w świetle świętości Boga. Jest to uwierzenie w Jezusa jako tego, który uratuje mnie z mojego zgubionego stanu i wprowadzi mnie w obecność świętości Boga. Czyli upamiętanie się to jest to samo co uwierzenie, tylko można powiedzieć odwrotna strona tej samej monety. Z jednej strony patrzymy, o, jest uwierz w Pana Jezusa. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że jest to nazwane innym terminem. Uznanie się, upamiętanie się, czyli takie powiązanie. Nie jest to na pewno uczynek. Upamiętanie się nie jest uczynkiem. I upamiętanie się jest wywołane przez Boga, bo to dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Nikt nie może zaprzeczyć, że zarówno historia biblijna, jak i długie wieki historii Kościoła są wiernymi świadkami prawdziwości stwierdzenia, że jest dyskusja wokół terminu upamiętanie się. To była długa, ciężka walka o utrzymanie twierdzeń, że zbawienie jest wyłącznie z łaski przez wiarę, począwszy od walk apostoła Pawła z judaizującymi, aż do stanowiska Lutra przeciwko autorytetowi religii rzymskokatolickiej w tej sprawie i dalej aż do naszych czasów, tym bardziej, że pojawił się błąd Lordship Salvation, który zakwasił ewangelikalizm daleko poza jego wąskie granice. Jeśli chodzi o upamiętanie, jest to zrozumienie w prawdziwym znaczeniu tego słowa, że jedynym ratującym w moim grzechowym stanie prowadzącym mnie do wiecznej kary jest tylko Bóg. Tak, ratującym jest tylko Bóg. Takie uznanie się, upamiętanie się doprowadza do pewnych praktycznych zmian, które mogą lub nie muszą być zauważalne. Które mogą lub nie mogą być zauważalne dla innych. W zależności od tego, jaki rodzaj grzechu mieliśmy w praktycznym trwaniu, czyli w zależności od natury grzechu i okoliczności osoby uznającej się lub upamiętującej się. Na przykład jest to dosyć złożona sprawa. Ten łotr na krzyżu, który się upamiętał, to nie widzimy tam żadnej zmiany w jego postępowaniu, gdyż jego ręce i nogi były dobrze przybite do krzyża. Nic nie mógł naprawić. Nie jest to jednak konieczne, aby cokolwiek widzieć. Zewnętrzna zmiana sama w sobie nie jest konieczna. I nie jest to jednak koniecznie zewnętrzna zmiana sama w sobie, chociaż może ona nastąpić, może, nie musi, może nastąpić jako skutek nowego życia będącego konsekwencją uwierzenia Jezusowi jako Zbawicielowi. Ale coś wewnętrznego w mojej postawie zrozumienia w sercu mojego zgubionego stanu przed Bogiem jest tutaj kluczem. Wyrzuty sumienia, które są często mylone z upamiętaniem się, to jedynie postrzeganie grzechu w świetle jego konsekwencji i zwodniczym błędem jest wiązanie ich z upamiętaniem. Biblista o nazwisku Ironside podsumował kiedyś upamiętanie, opisując, czym ono nie jest. Nie należy go mylić ze skruchą, która jest żalem za grzech, albo pokutą z grzechu, albo upamiętaniem z grzechu, ani z pokutą, która jest próbą zadośćuczynienia za grzech, ani z reformacją, która jest odwróceniem się od grzechu. Upamiętanie jest zmianą postawy wobec powagi grzechu
wobec siebie i wobec Boga. Przykład, który może nam pomóc zrozumieć tę relację, to przykład Piotra i Judasza. Są tacy, którzy mówią nam, że upamiętanie jest zawsze zewnętrznym i widocznym dziełem. Jest to oczywiście błąd. Obserwując zachowanie Judasza po zdradzie Chrystusa i porównując je z poglądami niektórych na temat upamiętania, łatwo byłoby dojść do wniosku, że Judasz był naprawdę skruszoną osobą. Jednak porównując Ewangelię według Łukasza 22:62, Ewangelia Łukasza 22:62, i Piotr, wyszedłszy precz, gorzko płakał. Z Ewangelią według Mateusza 27, werset 3, Mateusza 27, werset 3. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, iż był osądzony, żałując tego, zwrócił 30 srebrników przedniejszym kapłanom i starszym ludu, mówiąc: zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Możemy dostrzec różnicę między skruchą a wyrzutami sumienia. W Ewangelii według Mateusza 27:3 Judasz był wypełniony wyrzutami sumienia. Niektóre mniej dokładne przekłady mają tam słowo upamiętać się, ale grecki tekst oznacza, że był przejęty lub wypełniony wyrzutami sumienia z powodu skutków swojego grzechu. W rzeczywistości Judasz przyniósł z powrotem pieniądze za krew. Czy był to akt upamiętania? To bardzo blisko. Był to akt upamiętania się z grzechu, ale nie był to akt upamiętania, o który chodzi w zbawieniu. Był to akt wyrzutów sumienia i rozpaczy, gdyż następnie popełnił samobójstwo. Tak więc Judasz wykazał się zewnętrznym działaniem, które było pewnego rodzaju restytucją lub czynnym żalem za swój grzech. Było to zewnętrzne działanie, zmiana oceny sytuacji, a jednak były to tylko wyrzuty sumienia i w żadnym wypadku nie było to prawdziwe upamiętanie. Tożsame z uwierzeniem Panu Jezusowi. Upamiętanie, uznanie się i uwierzenie Jezusowi Chrystusowi jako Zbawicielowi to dwie strony tej samej monety. Także jest ważne, żeby wiedzieć, że wyznać w języku greckim to homolego, dosłownie powiedzieć to samo, zasadniczo być w zgodzie. Mówimy Bogu, że jesteśmy z Nim w zgodzie, w ocenie swego zła, że mówimy, iż On ma rację, gdy chodzi o wyrok za nasz grzech. Krótko mówiąc, że jesteśmy grzesznikami. I to jest ważne, żeby porównanie Piotra i Judasza wziąć sobie do serca. Jest to pouczająca lekcja dla tych, którzy uczą, że skrucha musi być koniecznie związana z pewną miarą lub ilością zewnętrznych uczynków. Nie musi. Z drugiej strony o Piotrze mówi się, że gorzko zapłakał, ale wydaje się, że nie zrobił nic więcej. Tak przecież czytaliśmy w Łukasza 22:62. Jeśli porównywać Piotra i Judasza, to zgodnie z zielonoświątkową doktryną lub doktryną Lordship Salvation, Judasz był lepszym zbawionym, a Piotr wcale. I Piotr, wyszedłszy precz, gorzko płakał. Tylko zapłakał. Zachowanie Piotra jest przykładem
skruchy, ale zachowanie Judasza jest przykładem nieistotnych wyrzutów sumienia. I pamiętamy, że Piotr doskonale wiedział, że Pan Jezus modli się, aby nie ustała wiara jego. I tutaj widzimy, zachowanie Piotra jest przykładem upamiętania, ale zachowanie Judasza jest przykładem nieistotnych wyrzutów sumienia. Różnica między smutkiem lub wyrzutem sumienia z powodu grzechu, a prawdziwą skruchą też możemy zobaczyć, na przykład w drugim liście do Koryntian 7:10. Drugi list do Koryntian 7:10. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawuje upamiętanie ku zbawieniu, którego nikt nie żałuje. Ale smutek według świata sprawuje śmierć. I tu jest smutek. Smutek świata wynika z konsekwencji grzechu i prowadzi do śmierci, ale prawdziwa skrucha, prawdziwe upamiętanie się prowadzi do zbawienia i wyzwolenia. Nie chodzi o to, że wyrzuty sumienia i smutek będą nieobecne, ale o to, że nie tylko to stanowi o upamiętaniu. Aby było jasne, istnieje pobożny smutek, ale istnieje również smutek, który jest wynikiem rozpaczy lub prowadzi do rozpaczy. I biblista o nazwisku Mawson nakreślił to krótko w ten sposób. Są dwa rodzaje smutku z powodu grzechu. Jeden to odraza do samego grzechu, która będzie bardzo silna w sercu, które boi się Pana i jest skupione na Chrystusie. Drugim rodzajem jest smutek, który towarzyszy dyskomfortowi lub strachowi przed konsekwencjami, a nie z powodu nienawiści do samego grzechu czy miłości do świętości Bożej. Jest to całkowicie samolubne doświadczenie. Nie jest to bogobojny smutek, który sprawia skruchę ku zbawieniu, którego nie należy żałować. Tak jak czytaliśmy w drugim Koryntian, albowiem smutek, który jest według Boga, sprawuje upamiętanie. Czyli widzimy, sprawia upamiętanie. Ku zbawieniu, którego nikt nie żałuje, którego nie należy żałować. Ale jest to smutek świata, który sprawia śmierć. W tym smutku diabeł wydaje się bardzo blisko, aby szydzić, wydaje się być bardzo blisko, aby szydzić z duszy w jej cierpieniu i zwiększać jej obawy, ponieważ raz po raz składane jest przez nią przyrzeczenie, że jeśli da się uniknąć konsekwencji, to w przyszłości będzie się unikać tego szczególnego sidła. Może on szydzić z ufności, ponieważ wie, że dopóki dusza jest skupiona na sobie samej, dopóty będzie powracać do tego szczególnego zagrożenia, tak jak pies powraca do swoich wymiocin. Rozpacz nie wchodzi w skład prawdziwego żalu za grzech i nie wchodzi w skład upamiętania. Ponieważ wraz z prawdziwym upamiętaniem pojawia się poczucie bliskości Pana. On stoi przy nas w czułej łasce, aby doprowadzić duszę do pełnego przywrócenia jej do siebie. I na przykład drugi list Piotra zawiera w sobie to, o czym przed chwilą powiedziałem. I do nich stosuje się owe prawdziwe przysłowie. Wraca pies do wymiotów swoich i świnia umyta do tarzania się w błocie. Czyli widzimy 2 Piotra 2,22. Pies wraca do swoich wymiocin, a locha po umyciu się do swojego grzęzawiska w bagnie. Albo jak mawiał Adrian Rogers, chore psy i brudne świnie. Grzech ukazuje się w swojej ogromnej grzeszności, w przeciwieństwie do wierności Pana Jezusa i miłości.
i Jego łaska staje się większą rzeczywistością niż kiedykolwiek. Grzech jest wyznany i przebaczony, jego korzeń zdemaskowany i osądzony, a dusza oczyszczona od wszelkiej niesprawiedliwości. I od wszelkiej niesprawiedliwości powtarzania tego, o czym już kilkakrotnie wspomniałem. Nie sugeruję, że nigdy nie będzie żadnych zewnętrznych lub obserwowalnych dowodów związanych z upamiętaniem. Będą one różne w zależności od natury grzechu i okoliczności tego, kto się nawraca. Z pewnością będą z tego płynęły prawdziwe owoce, ale nie jest to pewne kwantum uczynków. Ludzie mogą dokonywać zewnętrznych zmian wynikających z wyrzutów sumienia, jak w przypadku Judasza, ale może to być tylko powierzchowna reformacja, a nie prawdziwe upamiętanie, czyli resocjalizacja, a nie upamiętanie ku zbawieniu. Wewnętrzny stan przed Bogiem określa rzeczywistość. To tutaj zaczyna się upamiętanie i to, czym upamiętanie w istocie jest. Jeśli nie ma faktycznego zaufania Bogu, Zbawicielowi, jeśli nie ma prawdziwego upamiętania, nie ma zbawienia. Dlatego jest ono związane z Ewangelią łaski. Pierwszym krokiem zbawienia jest zrozumienie swojej potrzeby grzesznika i dostrzeżenie, że sąd Boży za grzech jest sprawiedliwy. W ten sposób możemy zrozumieć, że prawdziwe upamiętanie jest wynikiem wcześniejszego działania Boga w duszy. Jest ona owocem tego działania w związku ze zbawieniem. W związku z tym apostoł Paweł napisał, że to dobroć Boga prowadzi nas do upamiętania, jak mówi list do Rzymian, rozdział 2, werset 4. Rzymian 2:4. Czy bogactwem dobrotliwości i cierpliwości i nieskwapliwości Bożej pogardzasz, nie wiedząc, że cię dobrotliwość Boża do upamiętania prowadzi? Bez uprzedniego Bożego działania doprowadzającego do upamiętania nie zaistnieje ono w postaci uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Upamiętanie to nie jest pewna ilość lub miara uczynków, choć później, odrębnie, po zbawieniu, mogą one być następstwem upamiętania, o czym możemy zobaczyć, przeczytać w Mateusza 3:8. Mateusza 3:8 mówi: przynoście tedy owoce godne upamiętania. Jak ktoś się upamięta, już jest zbawiony od razu. A naleganie na to, aby uczynki się pojawiły jako na warunek zbawienia, jest przeoczeniem tego, czym naprawdę jest zbawienie, Bożym dziełem łaski w duszy. Nie trzeba dodawać, że wezwanie do upamiętania powinno być integralną częścią głoszenia Ewangelii. Ale trzeba pamiętać też, że różnica między upamiętaniem a upamiętaniem z grzechów to jest różnica jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym. Czyli dodanie do słowa upamiętanie, upamiętanie z grzechów, to są różne terminy, jak krzesło i krzesło elektryczne. Nie trzeba dodawać, że wezwanie do upamiętania powinno być integralną częścią głoszenia Ewangelii. Powinniśmy podkreślać biblijną konieczność i znaczenie głoszenia upamiętania, czyli uwierzenia w Pana Jezusa, czyli uwierzenia Panu Jezusowi. I to możemy zobaczyć w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, 30 werset. Dzieje Apostolskie, 17:30. Jeżeli tedy Bóg był pobłażliwym dla czasów niewiadomości, obecnie przykazuje wszystkim ludziom wszędzie, aby się upamiętali. Też Pan Jezus powiedział coś takiego: ci, którzy są zdrowi, nie potrzebują lekarza, ale ci, którzy są chorzy.
To mówi nam Mateusza 9:12. Mateusza 9:12. I to też oddaje istotę, czym upamiętanie jest. Upamiętanie jest właśnie poczuciem się chorym z powodu grzechu. A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Głoszenie upamiętania, a dzieło upamiętania w sercu grzesznika to dwie bardzo różne rzeczy. I są one ciągle mylone przez tych, którzy są po obu stronach sporu Lordship Salvation. Głoszenie upamiętania jest naszą odpowiedzialność. Moc łaski, która wytwarza upamiętanie w sercu grzesznika, jest dziełem Boga. I też nie wolno tego zapomnieć. Wreszcie powinniśmy zawsze być w duchu upamiętania jako wierzący już po uzyskaniu zbawienia. Upamiętanie nie kończy się na nawróceniu w momencie uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi, gdyż doświadczenie upamiętania, jak to ktoś gdzieś powiedział, będzie się pogłębiać przez cały nasz bieg. To też jest dosyć ważne, żeby umieć to, tak jak Słowo Boże, właściwie umieścić. Słowo Boże jest mieczem, który pozwala nam porozcinać te fragmenty prawdy na właściwe kubki. Odciąć jedno twierdzenie od drugiego po to, żeby, no tak jak mówi Hebrajczyków, oddzielić ducha od duszy. I to są dosyć ważne rzeczy. Myślę, że może być ważne, żeby też zauważyć, że coś takiego jak upamiętanie biblijne to jest po prostu uwierzenie Panu Jezusowi. Natomiast zwodziciele różnej maści religijni mówią o upamiętaniu z grzechów albo pokutowaniu z grzechów. I to jest fałszywa Ewangelia, bo to wtedy jest uczynkologia. I ponieważ jest przygotowywana wspólna baza ekumeniczna, to możemy usłyszeć o upamiętaniu z grzechów zarówno z ust Mahometan, hinduistów, buddystów, jak i hinduistów pomalowanych na chrześcijańsko dla niepoznaki, czy buddystów pomalowanych po chrześcijańsku, albo Mahometan pomalowanych na chrześcijańsko, mormonów pomalowanych na chrześcijańsko. Strzeżmy się takich, bo to są właśnie ci, o których możemy śmiało powiedzieć, że są to zwierzęta innego gatunku, ubrane w skórę innego gatunku, aby zwieść, jeśli można, i wybranych. Our sins, you know, if we did something wrong, if we said something wrong, or thought something wrong, it is our job to correct that and not someone else's. So when we do repentance, we're kind of just saying out loud what we thought, did, or said wrong. At least when I think about repentance, I think of it as like a big deal. I need to have a broken heart and a contrite spirit, and I need to have that change of heart. I need to feel that sorrow and that guilt and be ready to change my life and give up that sin and stop doing it. But in our tradition, the real repentance is to stop doing the wrong thing and start doing the right thing. But correct it. And if you do, sin no more. And that's what even Jesus used to tell in his congregation. Sin no more, repent. And if you do, change your way of life. Today we're going to talk about repentance. Why is it so hard for us to change our bad habits and defilements, such as quitting smoking, stop arguing with our spouses, stop being bitter, jealous, and angry? It's because we haven't learned how to truly repent. Give us sincere repentance and complete repentance for all of our sins before the death rattle comes upon us. Simply by surrendering to me completely, giving up all other popular notions, popular religious traditions, just by completely surrendering oneself to Sri Krishna, all the sinful reactions are destroyed, and also the sinning propensity is destroyed. And you're going to make an effort in not doing that again now. So it doesn't mean that you make a game out of it. So this whole sense of forgiveness, it's not that you're forgiven by doing a particular seva, it's not that you're forgiven because you do a particular act,
It's because you've surrendered and you say to the Guru, I fall at your feet and I've lost and I need you now. And the Guru says, I'll take you in, but now I want you at least to have the intention that you're going to make an effort to walk on that straight path now. I'm going to help you, the Guru will say. Chuba has two stages. The first stage is basically repenting. It's basically regretting the sin that you did. And the second stage is not repeating that sin. Can't you see that his kindness is intended to turn you from your sin? His kindness is intended to turn you from your sins. Metanoia simply means what Teshuvah does, to repent, to turn away from sin towards God. The repentance is to turn away from sin towards God. You only get to heaven because you confess your sin. There must be the repentance of sin. I do most earnestly repent of my transgressions. Many youth in the church doesn't really know who God is and has never really repented of their sins and has never really been born again because... Well, like Paul, we've repented over our past sins. We've confessed them to the extent necessary. First, you have to be willing to repent of your sin. What is repentance? It's to turn from sin. Oh, sinners, seek the Lord. Repent of all your sin. Isn't that good? No, you don't get prepared for it. You repent. What does that mean? It's a turning from sin. That's what it is. And faith alone in Jesus Christ is preceded and followed by repentance. A turning away from sin. But you weren't saved by a magic formula or some words you repeated after someone else. You were saved because you repented of your sins. Get messages from people from time to time which tell me that nowhere in the Bible does it say that you need to repent from your sins to be saved. But that's just simply not true. Well, no, you got to repent, turn from all sin. No lying, stealing, adultery, fornication, homosexuality. You got to turn from all sin. There are two things you have to do to be saved. You must repent. Not just ask Jesus into your heart, but turn from all sin. No. Just say, Lord Jesus, I repent of my sins. Even if you find yourself in serious sin, yes, go right to God and apologize. Like, repent of your sins, confess your sins to God. That is, we do that. But we also recognize that we're called to go. Is to repent, to turn from your sin. I want to lead you in a very simple prayer of surrendering your life to the Lord Jesus. Repentance means to change the way you think. Change the pattern of your life that is destructive to you. It happens when we turn from sins, repent. Repentance should be one of the most popular words in the Bible because it means turning away from evil and turning to goodness. It means breaking the chains of sin and living a life of freedom and joy and happiness that Christ came to give us. At the heart of the Christian life is repentance, metanoia, turning away from our sins. Repentance is a turning away from sin and a turning to God. It's a change of heart and mind that produces a change of life. You turn from your sin, you leave the drunkenness, the sex outside of marriage, the pornography, all of that. You say, I'm leaving that behind and follow after Jesus Christ. He promises to forgive you. What is repentance? Repentance is that sinner forsakes his sin, that the sinner forsakes his sin, puts it out of his thoughts, and fully resolves in his mind that he will never do it again. First, you have to be willing to repent of your sin. Just say, Lord Jesus, I repent of my sins. The danger of believing that you don't need to repent from your sins to be saved is that you never end up becoming converted or born again. Even if you find yourself in serious sin, yes, go right to God and apologize, like repent of your sins, confess your sins to God. That is, we do that. I ponieważ jest przygotowywana wspólna baza ekumeniczna, to możemy usłyszeć o upamiętaniu z grzechów zarówno z ust Mahometan, hinduistów, buddystów, jak i hinduistów pomalowanych na chrześcijańsko dla niepoznaki, czy
buddystów pomalowanych po chrześcijańsku albo Mahometan pomalowanych na chrześcijańsko, Mormonów pomalowanych na chrześcijańsko. Strzeżmy się takich, bo to są właśnie ci, o których możemy śmiało powiedzieć, że są to zwierzęta innego gatunku, ubrane w skórę innego gatunku, aby zwieść, jeśli można, i wybranych.